Kwiaty dwuletnie wysiewamy w czerwcu, żeby zdążyły do zimy wytworzyć silny system korzeniowy, żeby przetrwały mrozy i zakwitły wiosną. I bratki, fiołki, rogate, stokrotki, nie zapominajki, można siać do połowy lipca, ale im wcześniej, tym lepiej. Dwuletnie pokazują się już w kwietniu, kiedy wysiewamy dopiero jednoroczne. W maju, czerwcu czy lipcu osiągają pełnię kwitnienia i mogą kwitnąć do jesieni. Bratki i stokrotki służą do obsadzania brzegów ścieżek, rabat, kwietników, domisk, skrzynek balkonowych i przyokiennych. Bratki, zależnie od odmiany, mają kwiaty jednobarwne, trójbarwne, pięcioplamiste, różnobarwne, paskowane, żyłkowane, trójplamiste, zgrupowane są w rasy. U nas dostępny jest Hiemalis, wcześnie, długo i obficie kwitnie, ale ma drobne kwiaty, olbrzymie holenderskie, średnio wczesne, o dużych kwiatach z pofałdowanymi płatkami. W czystych kolorach: czerwony, żółty, pomarańczowy, niebieski, biały, szwajcarskie, olbrzymie, o kwiatach do 10 cm średnicy, średnio późne, o czystych kolorach i z dużą plamą zachodzącą na 3 do 5 płatków. Do ogródków polecane są mieszanki kolorów i odmian. Wtedy najpiękniej wyglądają. Stokrotki sadzimy wielko i pełnokwiatowe, bo są ładne. Są czerwone, różowe i sadzimy też pomponowate. O koszyczkach mniejszych, ale pełnych, na długich ogonkach, nadają się na małe bukieciki. Stokrotki nadają się do upraw w doniczkach. Kilka do kilkunastu krzaczków, nie zapominajek, można sadzić w cienistych miejscach, gdzie dłużej i obficiej kwitną. Nadają się na północne balkony, lubią wilgoć. Dla malw trzeba przeznaczyć słoneczne miejsce przy altance i ogrodzeniu. Pełne pastelowe kwiaty na wysokich pędach są niezwykle ozdobne. Raz wysadzone długo rosną. Występuje samosiew. I w grupach na rabaty, na cięcie można sadzić naparstnice i dzwonki. Naparstnice są różnobarwne, nakrapiane, plamiste, rozwijają się od góry, od dołu do góry, od dołu do góry. W wodzie długo kwitną i są świeże. Dzwonki są piękne dzięki kształtom i kolorom. Na rabaty i nacięte kwiaty nadają się goździki brodate, kartuzy i grenadiny. Grenadiny, Teichera, Triumf i najwcześniej kwitnące wiedeńskie. Kartuzy znoszą półcień, dłużej wtedy kwitną, mają lepsze kolory. Goździki kwitną do końca sierpnia obficie, ale mniej obficie jeszcze we wrześniu. W maju i czerwcu na rabatach i skalniakach można mieć kwitnące różowe, pomarańczowe i żółte maki syberyjskie. Długo utrzymują się w wazonie, jeżeli zetniemy pąki. Kwiaty dwuletnie uprawia się łatwo. Nasiona są tanie, łatwo przygotować rozsady. I poza makiem, który lepiej wysiewać w czerwcu i lipcu, od razu do gruntu na miejsce stałe. Inne kwiaty dwuletnie siejemy w opróżnionej zimnej skrzyni inspektowej na rozsadniku lub skrzynkach wysiewanych z dobrą ziemią inspektową lub lżejszą próchniczą. Skrzynki najlepiej zagłębić w podłożu, bo wtedy ziemia w nich wolniej przesycha. Rozsadnik zasilamy dobrze przetrawionym, dojrzałym kompostem, torfem, nawozami mineralnymi. Powierzchnię równo grabimy, pozbawiamy się zbryleń. Cieniutkie nasiona siejemy bardzo płytko w rzędach do 10 cm, by uniknąć pikowania. Mając dość dużo miejsca, młode roślinki dobrze się rozwijają. Zbyt gęste wschody przerywamy w rządkach. Takie przerywy można wykorzystać na rozsadę. W suszę podlewamy zasiewy przez sitko do momentu wschodów po 10-14 dniach. Cieniujemy ziemię, a osłony usuwamy, kiedy są siewki. Plewimy, wzruszamy ziemię pazurkami, podlewamy w miarę potrzeby, przerywamy rośliny, jednorazowo zasilamy roztworem mieszanki nawozowej.
nie lejemy jej na rośliny, lecz na ziemię. Dwuletnie są odporne na choroby i szkodniki. Od połowy sierpnia, najpóźniej do połowy września, rośliny przesadzamy na zapasowe zagony co 15 cm. Wiosną przenosimy na miejsca stałe lub od razu na klomby czy rabaty, ale nie do skrzynek, bo zamarzną. Po przejściu przymrozków i powierzchownym ścięciu ziemi lekko przerzucamy rośliny chrustem, obornikiem, gałązkami iglaków, począską ze słomy, liśćmi. Ostatnie, które osłaniają także goździki przed zającami i królikami. I okrycie zdejmujemy wczesną wiosną. Dziękuję, miłego dnia.